jedna z nielicznych okazji, żeby się chóry modły z naszej dzielnicy Nowe Miasto i goście z Zielonej Góry, bo w końcu jesteśmy wszyscy w tej chwili mieszkańcami Zielonej Góry. Jedyna taka okazja, byśmy się spotkać, pośpiewać razem, wymienić się doświadczeniami. Dzisiejszy wieczór poświęcony jest piosenkom Seweryna Krajewskiego. Jest to postać Państwu wszystkim, no nie bez kozery powiem, że to większość z nas jesteśmy niemalże równolatkami, z małymi wyjątkami, więc jest to postać w muzyce polskiej nam doskonale znana. Nie chciałabym przedłużać tego wszystkiego, ale w kilku słowach dla przypomnienia dla tych, którzy niekoniecznie pamiętają, powiem tylko, że Seweryn Krajewski jest polskim kompozytorem, piosenkarzem, multiinstrumentalistą oraz członkiem, byłym członkiem zespołu Czerwone Gitary. W swoim dorobku ma takie szlagiery jak Nie zadzieraj nosa, Barwy jesienią, Zrazić kogoś. Dzień i jeden rok to piosenka, którą wszyscy chyba przed Sylwestrem, przed Wigilią śpiewamy. Anna Maria w pierwszych latach, kiedy związał się z Czerwonymi Gitarami, olbrzymi przepływ, który do dzisiaj sobie nucimy. Uciekaj moje serce, piosenka, która towarzyszyła filmowi pod tym samym tytułem Niezapomniany szlagier. Urodził się 3 stycznia 1947 roku i tu uwaga, bardzo blisko, w Nowej Soli. Jak zaczynaliśmy przygotowywać nasz festiwal, okazało się, że miał też bardzo króciutki, ale miał 2-letni epizod, kiedy po wyprowadzeniu się z Nowej Soli zamieszkał z rodzicami na króciutko w Pracuni. Tu, gdzie kiedyś był posterunek policji, tam mieszkali. Mieszkańcy raz kojarzą to miejsce. Dorastał później, wyjechał z rodzicami, dorastał w tym mieście. Mieszkał w Sopocie. Jest absolwentem klasy skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej i Liceum Muzycznego w Gdańsku. Karierę swoją muzyczną zaczął w 1964 roku. Na początku z zespołem Pięciolinie, następnie z Czerwonymi Gitarami. W grudniu 1965 roku został członkiem tego zespołu i razem z Jerzym Moserem oraz Krzysztofem Klęczonym śpiewał skomponowane głównie przez siebie piosenki. W 1997 roku Krajewski rozstał się z zespołem i zaczął karierę solową. Nagrał albumy Hugo grające, utrzymane w stylistyce muzyki pop. Bawnie, Lubię ten smutek, Opowieści muzyczne. Mnóstwo utworów skomponował do słów niezapomnianej Agnieszki Osieckiej. Wakacje w Amsterdamie, muzyka do filmu Kogelmogel, Galimatias, Uprowadzenie Agaty, ma w swoim dorobku wiele utworów, które wzbogaciły, także przeszły do pamięci dzięki kinematografii. Był kompozytorem i jest kompozytorem, który bardzo często komponuje do znanych filmów. Komponował również przeboje dla innych wykonawców, takich jak Irena Jarocka, Urszula Siwińska, Maryla Rodowicz czy Krzysztof Krawczyk. W 2007 roku podczas 17. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Popowej odbył się specjalny koncert zatytułowany Niebo z moich stron, który został poświęcony jego twórczości. Piosenki jego autorstwa wykonywali Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Maryla Rodowicz i Krzysztof Kijański. W 2008 roku ukazała się znakomita płyta Edyty Gerber zatytułowana Nic nie muszę, na której znalazły się kompozycje Krajewskiego w aranżacji jazzowego pianisty Krzysztofa Hercina. W 2009 roku ukazała się kolejna płyta z kompozycjami
wrócimy. Obydwie płyty, później zrobili wspólnie następną płytę, obydwie ukazały się nakładem Sony Music i uzyskały statut platynowej płyty. Po ponad 10 latach przerwy Seweryn Krajewski wrócił na estradę. W grudniu 2009 roku pojawiła się wznowiona płyta Jestem. W 2011 roku przyznano nagrodę muzyczną w kategorii kompozytor roku. W 2011 we Wrocławiu został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego złotym medalem zasłużonym kulturze Gloria Artis. W październiku 2011 na gali Wiktory otrzymał statuetkę w kategorii Gwiazda Piosenki, a 17 listopada tego roku Nagrodę Muzyczną Programu Trzeciego Mateusz. W kategorii Całokształt twórczości za kompozytorski talent i muzykę wzruszającą kolejne pokolenia. W jego twórczości jest wiele sukcesów, wiele piosenek, wiele szlagierów, które jeszcze przez lata, mam nadzieję, następne pokolenia będą także nucić. W życiu osobistym nie miał za dużego szczęścia. W roku 90 zginął jeden z jego synów w wypadku samochodowym. Od tamtego czasu wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, gdzie też komponował, gdzie zdarzały mu się nawet sytuacje, że pisał muzykę na wielkie orkiestry. W tej chwili wrócił do kraju, mieszka w Warszawie, na tej samej ulicy, co małżonka. Żyje i komponuje i śpiewa. Ma na Facebooku swoją stronę, którą Państwu polecam, jeśli ktoś chce posłuchać, popatrzeć i posłuchać jego wspomnień. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ten wieczór będzie należał do miłych danych, że będziemy się dobrze przy tej muzyce bawić. Witam chóry, które zjechały po to, żeby z nami popróbować jego twórczości. Witam goście, którzy przybyli, żeby pobawić się i spędzić ten czas z nami. W tej chwili, jako pierwszy, wystąpi zespół Nasza Łężyca pod kierunkiem pana Dariusza Sierona. Zaprezentują się na trzech wybranych przez siebie piosenkach. Żaden zespół nie miał żadnych narzuconych wymogów, jeśli chodzi o repertuar, więc mogą się zdarzyć piosenki, które będą tylko kompozycjami pana Seweryna Krajewskiego, a wykonywane przez innych autorów. Ale mam nadzieję, że i te przyczynią się do tego, że będziemy się świetnie bawić. A że znamy wszyscy te teksty, także liczymy my zespoły na to, że Państwo zebrani tutaj wspomożecie nasze głosy. Dziękuję bardzo, życzę miłej zabawy tego typu wieczora. Wiem, że w kręgu się szykuje, jak co roku. Będzie jeszcze wiele okazji. Dziękuję i zapraszam do głosu.
pani Stefanie Kozak. Jest to zespół naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wielkie brawa i cieszymy się z wszystkich. Thank you.
śpiewa przewodnicy, pani dyrygent Wandy Kurełowicz, akompaniować będzie nam pani Urszula Ksiądz.
Mam dobry dzień. Ta optymistyczna piosenka powstała w 1974 roku, więc ma już ponad 40 lat. Zapraszam. Na chwilę przed mną.
pamiętam, Anna Janda, rok temu była gościem u nas w Sołeckie Radzwa. Dzisiaj Seweryn Krajewski, piękne piosenki, piękne stroje, fajna zabawa, dobre ciasto. Myślę, że musi być kalendarz wpisany w nasz francuski festiwal. Następne lata, myślę, że miasto będzie dalej finansowało takie imprezy, uroczystości. Z tego co pamiętam, to X, Stary Kisielin i Łężyca i nasze ratlanki już grały na różnych uroczystościach w naszym sołectwie, czy to Dni Racuni, czy tutaj 11 listopada, czy jakieś inne imprezy. Zawsze towarzyszą chóry z naszych sołectw. Pierwszy raz miałem okazję zobaczyć i usłyszeć chór i zespół z Uniwersytetu naszego. Brawa na nich. Tylko, Ania, z tobie musimy zamówić jakieś, bo tylko my nie mamy. Ciężko by było wybrać najlepszy zespół, dlatego, żeby nie narażać się, mamy dla wszystkich takie same nagrody i podziękowania. Wszyscy wygraliśmy. Na początek zapraszamy zespół Śpiewnik Uniwersytecki Śląskiego Uniwersytetu III wieku. Pani Wanci, Kurylowicz Król. Bardzo ją
proszę do nas, bo gdyby nie ona, to... Ostatnio mi mówiła, że pracuje teraz w jednej szkole, że ona już nie ma czasu, ale jak ona może odmówić Rasuli, Rasulanki, jak sama mieszka w Rasuli? Proszę Państwa, myślę, że na tym nie poprzestaniemy. Przecież jest niedziela, wieczór taki cudny, a jeszcze jasno słońce przygrzewa. Posiedźmy, pośpiewajmy. Myślę, że będzie okazja też porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, jak to robicie, to co pomaga Wam, pozwala rozwijać do zespołu. Sama bardzo chętnie bym się dowiedziała, bo my zaczynamy dopiero. Tu są zespoły, które mają doświadczenie, pięknie śpiewają. Naprawdę jestem.